O, witam was w moim let's playu gry pod tytułem Wolfenstein The Old Blood. Jest to oczywiście kolejna część znanej serii strzelanek, prawda, w klimatach II wojny światowej z... This war is a disease. Passed through blood spilled by warriors. Okej. A przynajmniej już wszystko wiemy. Okej. Cieszy mnie. Śpioszek! Pan William J. Blaskowicz. Blaskowicz w zasadzie. Ściśle rzecz biorąc jest Amerykaninem. Z pochodzenia za to Polakiem, w połowie Polakiem, w połowie Żydem. Ale oczywiście to wiedzą tylko ci, którzy, prawda... którzy czytali, prawda, teksty w oryginalnym Wolfenstein 3D. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil... Taka sytuacja. I hope you don't mind the weight of the world on your shoulders, Agent Blaskowicz. Czy ja wiem? Pretty solid shoulders, Agent One. We're losing the bloody war. Nobody told me. HQ's put a tight lid on it. General Deathset is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. Movish. One of his lieutenants, Helga von Scharps, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations. No. That's Wolfenstein. Poważna sprawa. This folder contains the location of Deathset's compound. Could be our last chance, this. Movish. Before the Nazis wipe out all that's good in the world. America would never fold. All right, here's the checkpoint. Commander Franz, Nazi bastard from the SS in Frankfurt. A zanim się przyłączyliście do tej cholernej wojny, to musieli wam Japończycy nasrać najpierw na klatę. Die Papiere bitte. No, cześć. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Dankeschön. Wiedersehen. No nic, jedziemy. You and me, Blaskowicz. Oh, really? We're a good team. We can do this. Czyli tak, wyjechali kawałek. You're German? Frankly, it's atrocious. So no talking. Okay. And keep your gun holstered for as long as you can. Czekaj, co się stanie, jak wy... before you were in the glove box. There. There! No dobra! Dzięki. Okay. Let's go. And remember, stay focused, stay quiet. And no Russian. And follow me. No to zaczynamy. Propsy dla osób, które skojarzyły motyw, oczywiście. Mógłbym oczywiście powiedzieć, co to jest motyw, ale to nie byłoby takie zabawne. O nie, zdobyłem mapę. No nie, to nie mówcie mi, że to będzie tego rodzaju strzelanka. Zeigen Sie Ihre Papiere. Okej. Hier, bitte sehr. Alles klar. Nie powiedział, officer. Mój niemiecki wprawdzie nigdy nie był szczególnie zajebisty. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? To Amerykanin. Die Papiere bitte. A, już, już. Augenblick, warten Sie. Augenblick. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ja. Ja, ein Hotdog. Becka XD. So ein komischer Kranz. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. No, Becka XD, po prostu. Oczywiście tutaj się zbijają z tego, z... Roosevelta? Który sławnie, prawda, powiedział... Czy na pewno Roosevelta? Który sławnie powiedział, ich bin ein Berliner.
Co oczywiście po niemiecku znaczy nie tyle, że jestem obywatelem Berlina, ile kiełbaską. That was Rudy Jaeger, Helga's second in command. Oh. He feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. Hmm. To się dobrze składa, bo niedługo w nim pewnie będę, jeśli dobrze rozumiem, że to ma być reimagining pierwszej części, ale z drugiej strony mogę się mylić. Rudy Jaeger. Guten Morgen. No czy? Co za saluta? Salutate, panie. Solidne. No wpuść mnie. Wpuść mnie! Także tak, ponownie wróciliśmy na teren... Helga von Schaff. Na teren II wojny światowej w Niemczech. A nasty piece of work. I przyznam wam się szczerze, że jakoś nie paliło mi się zajebiście do robienia let's playa tej gry. Zaraz dokończę. No, I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzania. Oh, really? Tell you about that, Blaskowitz? No. I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Oh. Nie mogło być aż tak źle. A diet of whiskey could improve my condition. Anyway, this castle, Helga owns it. Oh, really? It's her occult research center. Taka sytuacja. Now, we need to take down Death's Head or the war will be lost. Mm. And Helga? Is vital in doing this. Ale jeśli na sam... Top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Death's Head's compound. Okay. Once we have that, well then... No. We can launch an assault on his base of operations. Cudownie. Shoot him dead. Turn this failure of a war around and be back just in time for tea. Ja to mam w tym momencie wspomnienia z intra do Half-Life'a 1. Jak pamięta, jeśli ktokolwiek z was, prawda, dorastał w tamtych latach i pamięta, jak wielką różnicą było intro do Half-Life'a 1 względem zwykłych gier, to możecie wspomnieć, jak bardzo sfrustrowany i zniecierpliwiony byłem. Okej. A, Gordon. No, miałem mówić, że ponownie wróciliśmy na teren II wojennej. No, cześć! Dobra, jak rozumiem, mam korzystać z mapy. Gówno prawda, mam i tak wykrzyknik. Także idę na pałę. No tak, bo to zapominam cały czas, że to są współczesne gry. A skąd ja mam takie seksowne słuchawki? Okej, inside the elevator. Roger that. Czyli jak rozumiem, mam na kucaka lecieć. Widzicie, gry się zmieniły przez tyle lat w taki sposób, że w dużym skrócie więcej jest motywów filmowych, a mniej takiego zwykłego strzelania. I niektórzy byliby z tego tytułu zadowoleni, ale biorąc pod uwagę, jak zaczynała się seria, prawda, Wolfenstein, to nie mogę się poczuć lekko zawiedziony. No dobra, już jestem wymaksowany najwyraźniej. Ty, Ganzaki... Okej, mój humor się drastycznie poprawił w chwili obecnej. Nie powiem. Przyznam szczerze. Jestem bardzo wręcz podekscytowany perspektywą napierdalania z dwóch karabinów naraz. No ale nic, zanim się... The fuck is this? Zanim jednak zaczniemy... No, cześć. Co coś tam jeszcze było? Okej, okay. Zdrowie i armor. Więcej armoru. Nie widzi mnie. Okej. Okay. Nie to, że mi źle, ale... Nie gram przecież na najłatwiejszym, nie? Dobra, nie to nie, I guess. Chyba muszę ich zabijać.
takim wypadku. Nie widzę tu nic innego do roboty. Aaaa! Taki ze mnie skryj duch. No cześć. Jakoś... Up on the catwalk, BJ. Don't shoot. It's just me. Oh, really? Nie wiem, nie patrzę na ciebie, szczerze powiedziawszy. W tym momencie przebobrowuję cudze biurka w poszukiwaniu ciekawostek. Ale na co ci gęś? Where do you keep your secrets? Reveal your secrets! No i widzicie, miałem już 5 razy coś powiedzieć. No. Seriously? Blaskowitz, go through every nook and cranny. We're not leaving you without that folder. Staram się. Blast it. Ah. Ah. Found the safe, but the bloody folder gone. It's just not there. I saw a radio down there. Use it to contact Kessler. Tell him we can't find the folder. Make it snappy, Blaskowitz. I'll stay on the lookout. Make it snappy. Ich bin Schnappi, hast keine Krokodil. Auf aus Ägypten. Coś tam Nil. To jest ta zajebista strzelanka, widzicie. To jest ten wyjebany w kosmos shooter w przyszłości. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer, over. Od razu ustawione jest radio. Landseer, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further. Over. Singing bells, Roger. Rendezvous. Bloody hell! Hold him off, Blaskowitz! I'll find us an escape route! Remember, nothing good left in the world! Shoot those Nazis, Blaskowitz! Working on it! Piu, piu, piu! Au. Piu, piu, piu! Nie żyjesz, zły nazisto! Guns akimbo. Zawsze chętnie. To długo się przeładowuje. A oczywiście nic nie widzę. Oj! Nope! Nope! Leżeć! W sumie powinienem chyba z jednego korzystać. Gana będzie mi... Będę troszkę... Dokładniejszy. Oj, no, nope. To szybkie. Chyba się nie ogarniam. Tak powiem najdelikatniej, jak to tylko możliwe. Piu, piu, piu. Chyba, że ta gra ma nie być tak odurno na pierniszanko, jak myślałem. Tylko... Cover-based shooting, suki. Au, 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 nope, 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 nope. No! Gdzie jest? Kurde. Aaaa, fuck you! Au, 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 au. Ja już wiem, dlaczego tyle armoru tutaj było. Ciekawe, co byście zrobili, gdybym wziął shotguna. Bo shotgun to jest moja tradycyjnie ulubiona broń. Odpowiedź brzmi gówno. No. Chyba, że to jest taki specyficzny shotgun, który nie ma rozrzutu. Leżeć! No i co, ja mam tu tak sterczeć, czy co? Oj! Dzień dobry panu. Chyba strasznie oberwałem. Granata! Ech,
Moja ogarniętość jest jak zawsze na najwyższym poziomie. Au. Working on it. Nie wiem, z tego co widzę, gra wymaga dużo więcej skradania się niż run and gunu tradycyjnego. Oj, oj, nope, 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 nope. Okej. Mówisz? Kurde! Fuck you! Karny kutas za to, że w trakcie animacji przeładowywania nie mogę zmienić broni. A już od razu wiem, że będzie mnie to frustrować bez końca. Nope! Au! Ty fallusie rudy! Dupka! Okej, okay, i co? No tak strzelam w tych Niemców, strzelam i... Że tak powiem, czuję się mało użyteczny. Co do tego, zawsze mnie to bawiło, że oni nie bali się używać granatów w zamkniętych pomieszczeniach biurowych. Gdzieś się schował. A, tu śpi. How's that exit coming along, Wesley? Czuję, że od samego początku to będzie bardzo frustrujący let's play. Bo jak zaczynamy sekcję z obroną miejscówki, no to ta gra niestety nie może być dobra. Obawiam się. Ale no cóż. Przynajmniej swój wzrok troszkę poćwiczę. No już powoli, powoli się poprawia, przynajmniej tak zauważyłem pierwszy raz od dłuższego czasu. Wow! And we still have a chance. Coca? Kessler knows something. Well, it's worth bloody naught if we don't get out of this place. Look, I found a way out. Come here, I'll help you out. Careful. Es war... Ein Haus in Neuberlin. Gdzie to było? Okej, mamy... Here we are, we're the princes of the universe, fighting for survival, i tak dalej. No zaraz, kurde, daj mi obejrzeć wszystko. Może to jest jakiś syf dla mnie. Okej. Okay. Żebym nie połamał se nóg. Auć. No i teraz teoretycznie byśmy zaczynali motyw z pierwszego Wolfensteina 3D, że zaczynam w więzieniu. No ale czas pokaże. O, teraz kredyty dostałem. Bethesda. Swoją drogą, co Bethesda tutaj robiła, skoro id Software robił tą grę? Ja wiem, że id Software teraz należy do Bethesdy, ale... Czyściej rzecz biorąc do Zenimax Studios, no ale... O, nie mógłbyś pożałować Amerykanina z polsko-żydowskimi korzeniami? Przecież to nie tak, że chcieliście nas eksterminować masowo, nie? Skopa dostałem skopa aż ekran tytułowy. Dobra. Oficjalnie zaczęliśmy chyba grę wreszcie. Rudy Jäger i... Kurde... Czerwony kapturek. Jaskinia wilków. Czy... Den to jest nie tyle jaskinia, ile... Siedlisko, nas braku lepszego określenia. Damn it, Blazkowicz. You done messed up now.
A co, będziesz dzwonił pod cyberpolicję? Blazkowicz? Yep, I'm here, Wesley. Good. I'll get us out of here somehow. Really? You ever been to Snowdonia, Blazkowicz? No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place. Really? Rolling hills as far as the eye can see. I się zerwie, oczywiście. Sometimes, before the Great War. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar. Not a veil for him and a soft drink. Broń mele! The fossil there was. The day I broke my stone. Aha, okej. Tego, to będzie tego rodzaju gra. Kurde! Żebym musiał się uczyć klikania. I oczywiście robię to swoją horror ręką, więc prawe kliknięcie zawsze jest wadliwe. No dobra. Wyszedłem, I guess. Super soldiers leashed up by those cables. Turning off the power maybe shuts them down. Maybe. Chłopcik. No oczywiście, że tak. To ja mam to trzymać, czy co? Press and hold, rzeczywiście. A, to już na starcie. Zjebałem, a to się może nawet dobrze składa. Dobra, zabij mnie. No dobra, to tutaj skończę ten pierwszy odcinek tym optymistycznym akcentem. Wygląda na to, że przystosowywanie się do świata Wolfensteina nowego będzie ciężkim wyzwaniem. No ale cóż, zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.